Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Czy jesteście gotowi? Pamiętajcie, coś do jedzenia, coś do picia. Telefon w rękę, myszka w rękę. Nie, zostaw tą myszkę, nie klikaj dalej. Zostaw lajka, zostaw suba i oglądaj. Bowiem, zobacz co my mamy tu za wyścig. 49 tysięcy dolarów i musimy jechać torami chyba. Tak to wygląda, jakbyśmy mogli jechać tu torami. Właśnie jadę na ten wyścig moją golfiną. Myślicie, że dam radę? Czekaj, bo ja na tory jeszcze nigdy nie wjeżdżałem. Okej, okay, dziwne. Słuchajcie, wiecie co ja teraz robię? Strasznie wkręciłem się w soundtrack z Need for Speed'a. Tutaj jak my sobie gramy, to ja sobie puszczam takie bity, wiecie, te swoje, tą muzykę, dzięki czemu mogę puszczać wam te moje odcinki, tak? Więc nie jest to muzyka z gry, nie? Ta co tutaj leci. Ale muzyka w grze jest świetna, jak to przypadło na Need for Speed'a. Bardzo mi przypadła do gustu. Takie rytmy hiszpańskie, można powiedzieć? Latino rytmy, o, to chciałem powiedzieć. Takie rytmy latino, naprawdę superowo mi się tego słucha, jak jadę samochodem chociażby. Dobra, ty, ja jeszcze tu nie byłem, tutaj jakimiś torami będziemy jeździć, offroady, człowieku, no dobra. Kolejarz, tak się nazywa ten wyścig, myślę, że dam sobie radę na spokojnie, lecimy moi drodzy. Moja golfina, właśnie, tak leciutko nim gdzieś uderzyłem i mu bardzo dużo zdrowia uciekło, bo ja go nie robiłem pod wytrzymałość. Tam można sobie dać takiego perka, żeby samochód był bardzo wytrzymały, nie? Dobra, lecimy, kolejarz, bardzo ciekawy wyścig swoją drogą. Sprawdźmy go. I poszedł. Tutaj mam poinstalowane 4 butle Nitro. Let's go. I gram na trudnym poziomie. O ty kurde! Gram na trudnym poziomie, dlatego że mam bardzo mocno potunigowany samochód. Ty, a da się tu wyskoczyć? Kurde, wiecie co? Automatycznie kliknąłem. Jak tu przywaliłem, to automatycznie kliknąłem cofanie, tak jak mamy w Forza Horizon, nie? Ty, ja nie wiem, czy teraz uchodzi na pierwszej pozycji. Może być ci trudno dogonić. A tam, musimy dać radę golfino. Patrzcie, już połowa zdrowia mi uciekła w tym golfie. Mam nadzieję, że ich podgonię jakoś, kurde. I pyk, 334 km. Ej, czy tu kamerkę zmieniało? Okej, dobra, tak, widzę wszystko. Bo ten wielki spoiler mi... Co to, czekaj, co to mi się tu... Znowu się... Ja nie wiem, czy asystent Google'a... Co? What? Znowu asystent Google'a mi się włączył. Ja nic nie powiedziałem, typu... To hasło od... na Google'os. What the fuck? On mi się co chwilę włącza. Chyba będę musiał go całkowicie wyłączyć. Jak ja tu pojechałem? Co ja żem właśnie uczynił? Nie wiem, no ale tu już nie będziemy chopać. Ogólnie w grze jest bardzo dużo miejsc, gdzie można uciec przed gliniarzami. W ostatnich odcinkach wam pokazywałem jedno takie właśnie na moście chyba, gdzie wjeżdżam na górę i oni nie mogą was tam złapać. Ogólnie wszystkie takie miejsca, gdzie możemy wskoczyć i się tam zatrzymać, to gliniarze się gubią już od Need for Speed Most Wanted od 2005 roku. Jakoś specjalnie postępu w tej dziedzinie nie mamy. O nie, niestety, zobaczcie, w tym Need for Speedzie nie działają też światła przednie. Szkoda, a nie, czekaj, coś tam działa niby. Znaczy działa to tak sztucznie chyba, nie? Boże, co to kuźwa robił skuter? Rowery? Ej tu, what? Serio, to są jakieś rowery? Pokaż mi. Co to? A nie, to nie rowery. To są jakieś zawory, a tam miałem wrażenie, że stał jakiś skuter. Oh yeah, dobra, goni mnie Mitsubishi, więc muszę cisnąć. Myślę, że to rowery są. W każdym Need for Speedzie przeważnie stoją gdzieś jakieś rowery, więc różnie to bywa. No i dojechaliśmy sobie. Naprawdę, na Spotify'u możecie sobie ogarnąć chociażby soundtrack do tego Need for Speeda. Fantastycznie, mi się podoba, ja lubię taką muzykę i takie rytmy latino, naprawdę fajne są te kawałki tam dobrane. No i oczywiście rap jest tam jakiś taki do tuningu, nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu za 38, tego nie będziemy robić, robimy offroadowe wyścigi. To żeśmy, kurde, jak dużo za hajsów za to jest. Ty, tutaj coś mamy, 40, 34, 37. Też dużo hajsu za to jest.
Tu niby mamy jakąś nowość, ale ja już to robiłem. Nie wiem, czy mi się postęp nie zapisał, jak to... A może ktoś mnie tam pokonał po prostu? Możliwe. No i tych wyścigów też na pewno nie robiłem. Kurde, tu ile kasy było do zgarnięcia za to, nie? Bardzo dużo. Tu mamy, proszę bardzo. What? Patrzcie, 66 tysięcy, nieźle. Właściwie nie wiem, po co ja tą kasę zdobyłem. Ja już mam naprawdę hardkorowo ulepszone te fury, ale zróbmy sobie jeszcze ten jeden wyścig i pojedziemy sobie zrobić jakąś karierę. No tam mamy ziomeczka, który coś od nas chce, więc trzeba z nim pogadać chyba. Tu mam billboard do ogarnięcia. Ja wam mówiłem, że jak będę miał jakąś fajnie przykokszoną furkę, to sobie zaczniemy robić te różne takie billboardy i nie billboardy. I nie spodziewałem się wtedy, jak to mówiłem, że taką super ulepszoną furką będzie gold. Naprawdę, naprawdę się tego nie spodziewałem. No ale jest sobie golfik i porobiony jest na grubo. Kilka billboardów. Możemy zrobić w ogóle taki odcinek szukania znajdziek różnych. Właściwie one są zaznaczone na mapie, więc tam nie będzie to takie do końca szukania, ale wiecie, o co chodzi, nie? Policaje nie tkną mnie tutaj. Chyba, że czekajcie, skoro już tu jesteśmy, to może byśmy zrobili misję u tego ziomeczka. To jest Lukas? Zapamiętałem go, bo ma podobne imię do mojego. Więc... tak. Dobra. Czy musimy tu offroady lecimy, tak? Dobra, nie wiedziałem, że Lukas się offroadami zajmuje. Ale ten wyścig za 66 tysięcy też koniecznie musimy sobie zrobić. Dobra, zobaczmy. Ej, fajna jest ta furka, ona jest offroadowa. Potrzebuję pomocy. Nie chcę teraz kłopotów. Wszyscy gliniarze z miasta was szukają. Bo mamy szansę załatwić ich na dobre. Mamy laptopa pełnego dowodów, które posadzą Mercera na lata. Niestety jest chroniony hasłem. To wszystko? Czekaj. Ona to skakuje. Właśnie ci coś wysłałam. Przyłóż swój telefon do laptopa. Powinien go odblokować w kilka minut. Wow. Dziękuję. What? Tylko się teraz nie wycofuj. Jak sprzątniesz tych gliniarzy, wyświadczysz wszystkim przysługę. Spaduwa, nara. Spaduwa! Kurde, te niektóre teksty są... betonowo tak brzmi to, nie? No i jak? Ale spaduwa! Mam blokę, który odblokuje laptopa. Przyłóż telefon do komputera, powinien się odblokować. Dobra, rozumiem. Okej. Już to. Zero entuzjazmu, jakby dobra, rozumiem i tyle? Jakby od tego zależy ich życie! Dobra, i co? I mam jechać teraz tu. A, okej. Mam jechać na chatę i... Jadę do ciebie. Niedługo będę. Dam cię na głośnik. Spoko. Coś się dzieje. Chyba cię uruchamia. Udało się. Ekran logowania zniknął. Widzę jakieś foldery. Okej. Jesteś geniuszem! Ja? A skąd? Ja tylko znam geniusza. Teraz musimy wygrzebać odpowiednie pliki i dostarczyć prasie tego laptopa jako dowód. O! Ludzie z telewizji na pewno cieszą się z takiego kąska. Czekaj, co to? Tu jest uruchomiony jakiś nawigator sprzętowy. To coś twojego? Nie wiem, raczej nie. Do wszystkich jednostek, 3.15. Namierzyliśmy podejrzanych o atak na porucznika Mercera. Jedźcie natychmiast do północnego Cloudbank. O! Oh. Słyszysz? Źle to położenie laptopa. Musimy się śpieszyć! Zostaw go! Nie, zmiana planów. Jedziemy z laptopem i gramy na zwłokę, aż uda się przesłać pliki prasie. Spotkajmy się w starym centrum handlowym. Okej. Okay. Do wszystkich jednostek. Podejrzany pojazd to czerwone Porsche jadące na południe z Cloudbank do RW. Dobra, czerwone Porsche? A, ten RWB, dobra. Okej. Ej, uważaj! W ogóle tym samochodem, on jest tak stunigowany, że nie da się nim w pościg wejść. Teraz muszę znaleźć jakieś haki na Mercera. Szybciej! Te gliny ledwo nas zdrasnęły, przynajmniej na razie. Kurwety. Bingo! Informacje o tej własności. Auto!
miejsca, daty, numery tablic, dokumenty, mandaty. Nazwisko Mercera jest na wszystkim. Wyszyj to! Kopiuję cały folder. Ostatni. Dał to jeszcze wiele zniesie. Parę trasi, to nie tragedia. Yep. Powiedz to szukać! Przesyłam to. Patrz na drogę. Do widzenia panu. Potrzebujemy trochę czasu, z autem już wszystko ok. Myślisz, że może walnąć policjanta z opieka? 42-21, wasze aktualne położenie. Jedzie na zapu. Lukas? Już prawie. Okej, przyjęłam. No chodź. Kurde, to ja oberw. Musiałem zajechać drogę. Gdzie ty jesteś? Supie. Znowu mi już chodzi mocny samochód. Powinienem go... Gdybym wiedział, że będzie jakiś pościg, to... Ziemski mam zasięg, okej? Znowu kudwetka, uuu. 99%. Chodź! Ty! O, zdrowie mu się uzupełniło! Nadal 99%! Zatrzymaj swój samochód! Nope! Ej, mi się też psuje w tych uderzeń, no what the fuck! Ktoś wale ich w bok, nie powinien się psuć! Kurde, muszę teraz uważać. Niech ich trochę atakują. Oni mają więcej zdrowia, mój Golfik się strasznie szybko psuje! Chyba jednak masa ma znaczenie, nie? Mi się zaraz fura rozwali. Wiadomość wysłana. Dał się. Już jestem na hita. Dobra, udało się, mam nadzieję, że mi naprawią moje furzysko. Dobra. I? A teraz do domu. Ona sobie laptopa weźmie? Jaki laptop w ogóle? Zobaczmy. Wszystko działa. Ona jeszcze z niego odzyska to i tamto, nie? Dobra. Temat wieczoru. Hańba w mundurze. Starszy oficer policji ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Porucznik Frank Mercer, przewodzący kontrowersyjnemu oddziałowi pościgowemu, zniknął wkrótce po tym, jak został zawieszony za korupcję. Stanowiło konsekwencje przecieku dokumentów wysłanych do naszej ekipy reporterów. Policja nie udziela dalszych informacji, jednak z naszych źródeł wynika, że sprawa dotyczy dokonanych przez oddział Mercera wymuszeń oraz kradzieży na wielką skalę w świadku wyścigów ulicznych. Oto oświadczenie komendy głównej. Porucznik Mercer wie o swoim zawieszeniu, dlatego prosimy, aby się ujawnił i nie utrudniał dalszego dochodzenia. Oh yeah. Już za chwilę. Ciekawe, dlaczego w ogóle ten news nazywa się 86. Palm City 86. Czy to nawiązuje do Toyoty 86? GT 86, której nie można mieć w grze, bo Toyoty nie ma ogólnie w grach wyścigowych nowych? Ciekawe, nie? Zdaje się, że Mercer nadal grasuje. Uważaj na siebie, dobra? Może być wszędzie. Okej, okay, dobra. 200 tysięcy mam. Na razie nie mam na co wydawać tak naprawdę, czy kurde. Wydawać zawsze jest na co. Trzeba by było może... Nie no, tutaj... Tu już pokupowane mam te rzeczy. Trzeba by było unikaty pozdobywać w nocy, nie? Golfinę warto by było ulepszyć, bo ja widzę, że odnowienie nitro mi się w ogóle nie przydaje. Po co to? Bardziej by mi się przydała naprawka dodatkowa. A najlepiej... A, bo ja mam tutaj jeszcze zwiększenie mocy nitro. Dodatkowa moc nitro. Wow, przedłużenie działania nitro. Dodatkowa moc. Mieszane ulepszone nitro. Dający nitro osiągną premię. Wydłuża działanie. Zwiększa... Ja chyba wolę moc. O kurde. To teraz będzie miało buta chyba.
No i tutaj wezmę sobie może zestaw naprawczy. Znaczy, ja zamierzam się tym Gulfem ścigać głównie. No nie wiem. Ty, tu mamy... Aha, ja tego nie instalowałem, bo coś tam się zmniejsza. I dyferencjał, no to chyba na maksa jest porobiony już, nie? Tu więcej nic nie możemy z nim ogarnąć. Dobra, zostawiamy go. Personalizacja zmieni... O, to nie, dobra. Wszystko mamy już tu zrobione. Idziemy zobaczyć, co możemy zrobić z misji teraz. Tudex, pewnie masz inne sprawy na głowie, ale jak chcesz jakieś odmiany, to wiedz, że sprawdzam właśnie tory, które mogą się nadać na przyszłoroczny showdown. Showdown? Spotkamy się w centrum, a o wszystkim opowiem. Przyszłoroczny showdown. Kurde, wiecie co, jakby w przyszłym roku wydali NFS-a, albo DLC do tego NFS-a, ja bym był bardzo zadowolony, naprawdę. Bardzo udała im się ta część NFS-a i myślę, że powinni kontynuować jakoś w tym stylu. Jakby nawet ten sposób prowadzenia mi się podoba, za dużo nie driftuję, jak widzicie, przeważnie się gdzieś tam ścigam. Driftowanie dalej jest takie dyskusyjne, jest lepsze niż było, ale jeszcze to nie jest to, czego bym chciał. No ja osobiście, nie wiem jak wam to leży. Tutaj mamy billboarda, więc sobie jadę do góry, ale zobaczę, może będzie jakiś tutaj wyścig. Aha, mieliśmy chyba przejechać ten za 60 coś tysięcy. Tutaj gdzieś był taki hardkorowy 60 tysięcy, czekaj. Gdzie on był? Nie jestem pewny, czy to był ten, ale chyba tak. Ale któryś tu jeszcze był taki hardkorowy? Fajnie, tu 59 tysięcy, Jezu, jakie tu kwoty można teraz ogarnąć. Ciekawe, czy będą wyścigi za 100 tysięcy później. Wow! Dawaj, ulepszona moc nitro, hop! Kurde, myślałem, że nie sięgnie go. Nieźle. Czekaj, tu mamy jakąś prędkość. Cel 306 km na godzinę. Chyba na 3 gwiazdki musimy ogarnąć, nie? Spróbujmy, może się uda. Dawaj, Golfina. Fajnie pierdzi w ogóle. Dawaj. Nitro jedno, drugie. Trzecie. Za wolny. Musiałbym tutaj jakieś ten, jakąś gazelę wziąć do tego. Nie, tak jak Golfina. Znaczy on jest dobry na offroady, jest kurde, naprawdę szybki. Jest porobiony na maksa. On nie może być wolny, ludzie. Ciekawe jakby zrobić mu jeszcze słapa, nie? Dobra. Jadę na następny wyścig, właściwie to się mogę tam tepnąć. Zbieram sobie... Szukam sobie przy okazji różnych znajdziek. Nie wiem, czy zrobię taki odcinek specjalny, gdzie będziemy szukać tego wszystkiego. No bo prawdę mówiąc, nie jest to na przykład takie ciekawe jak w Forza Horizon, gdzie faktycznie musiałem się skupić nad tym, aby coś znaleźć. Nie, no bo tutaj mamy to wszystko pozaznaczane na mapce, więc... Czy ja wiem? Po prostu sobie to, co jest, to sobie zbieram i tyle. Ty, dawaj, tu jedziemy, zobaczymy, co tu jest. Także co, ulepszyłem sobie nitro, moc w sensie, nie? Tak powinno być teraz mocniejsze. I ono jest krótkie. Może coś tam daje, ale jakoś tak nie odczuwam tej różnicy. Wydaje mi się, że ten Golf po prostu jest już z automatu, po takich ulepszeniach, bardzo szybki i to nitro niewiele mu daje. Też sobie robię od czasu do czasu takie tutaj wyścigi, bo chciałbym też pokupować te samochody, po 2 miliony kosztują, tam takie są autka. Po milion coś, Fregera bym chciał sobie kupić, no mam maksymalny poziom, więc chciałbym sobie pobawić, chciałbym się pobawić tymi wszystkimi tuningami, autami i tak dalej. No i w międzyczasie robię sobie takie wyścigi, które dają naprawdę dużo hajsu, tu mamy 66 tysięcy, więc wow. Jedziemy, tutaj mamy offroady, robię sobie te offroadowe, mówiliście, że będą jakieś dragi, nie wiem, zobaczymy. I poszli, Land Rover, Mitsubishi, kurde, nic się nie równa z tym Golfem. To jest taka torpeda, tylko że trochę słaby jest, nie jest wytrzymały, jeśli chodzi o zderzenia. No i te opony offroadowe sprawiają, że on trochę słabo skręca. Może na szutrze jest ok, ale tak na asfalcie ani nad tym nie zadriftujesz, ani nic. No i można by było ten tylny zderzak jednak wymienić tak, żeby zakrył te brzydkie koła z tyłu, wiecie, które nie mają zawieszenia żadnego, nie? Jezu, może faktycznie to nitro nawet coś tam... Coś tam dało. Ulepszenie znaczy się, bo jednak przyspiesza ładnie. Nie no, na trudnym poziomie nawet ci przeciwnicy niby tam mają gorsze samochody, ale gdzieś tam z tyłu się trzymają cały czas, więc widać ich na mapce, to jest duży plus. Nie, wiecie co, wydaje mi się, że trochę za mocno ta kamera na offroadach się trzęsie. Tak to wygląda.
nie? Tak, aż tak w oczach się rypie. Ja wiem, że oni chcieli ująć to taką akcję jazdy po offroadach z prędkością 200 km na godzinę, ale aż tak za bardzo niekiedy, nie? Mogliby to trochę, można by to trochę zmniejszyć, była taka opcja. Ja jestem przyzwyczajony do Fordzy, tam się gładko jedzie po offroadach, tak? A tutaj też się gładko jedzie, tylko ta kamera sprawia, że jakbyśmy, nie wiem, 700 na godzinę jechali po tych wertepach, nie? Niektórzy tam z was mówili, że efekt prędkości w tej grze jest gorszy niż na przykład w Fordzie. No tam w Fordzie Horizon się wszystko pięknie rozmywa i ta kamera jest taka jak GoPro, nie? Taki bardzo szeroki kąt ma, przez co widzimy dużo pobocza i to pobocze się wtedy super rozmywa, tak? Jest tak inaczej trochę niż tutaj. Tutaj ta kamera zdaje się być trochę oddalona i trochę lepiej oddaje może bryłę samochodu. No te ziomeczki od Forzy Horizon to są geniusze, jeśli chodzi o oddanie efektu prędkości. Tak jak na przykład w Fordzie weźmiesz sobie kamerę o taką, o może coś takiego, nie? Do tej prędkości tak samo jak i tutaj w Need for Speed, zobaczcie. Jedziemy 200 na godzinę teraz, nie? No, w rzeczywistości to tak jakby się jechał 70, tak? No, nie czy z tej prędkości w ogóle, no nie wiem. No może 70 przesadziłem, tak 120, 100 na godzinę, 120 może przesadziłem. Nie, tak, no nie wiem, jakoś nie czuję tej prędkości, ale z tego co mi pisaliście to wy też. W Fordzie jest to samo, no. Takie mam wrażenie, że w tych grach jakoś ta prędkość nie jest dobrze odzwierciedlona, chociaż powiem wam, że grałem na monitorach ultra szerokokątnych. Jak to się mówi, ultra panoramicznych, o, w ten sposób. No to wtedy więcej tej gry jakby widzisz, nie, na ekranie naraz. I wiesz, jak ten ekran się tak okrąża jakby, bo nie jest zakrzywiony, no to masz takie wrażenie, że jednak jedziesz trochę szybciej niż faktycznie jedziesz, nie. No i to jest dobre wrażenie, to jest jak najbardziej na plus. Z tym, że na razie ja nagrywam na takich małych monitorach, dlatego że większość z was ogląda te filmy no, po prostu na telefonach komórkowych, tak? No, jestem pewien, że jaki ty teraz, o, siedzisz sobie, oglądasz na telefonie komórkowym. Na 90%. Zobaczcie, przejechaliśmy sobie i teraz o 20 tysięcy zmniejszyła się nagroda za ten wyścig, nie? Więc, ale zgarnąłem swoje, jest git. Teraz tak patrzę, że wszyscy od nas chcą, żebyśmy mieli samochód offroadowy. Klikam na tego gościa, chcę samochód offroadowy, klikam na tą gościówkę, chcę samochód offroadowy. No tak zimnie trochę. Ale pojedźmy tak dla urozmaicenia do tego ziomeczka różowego i zobaczmy, co on tam będzie od nas chciał. Proszę bardzo, test, let's go! Dzięki, że jesteś! A, to ten, co na początku był, nie? Co on ma? On ma furę offroadową? Dobra, musimy za nim jechać. Pracuję nad nowymi trasami na przyszłoroczny showdown. I poszukuję kogoś godnego zaufania, kto je przetestuje. Godnego zaufania? Miło mi. Jak zahamował. Co słychać, Uniwerów? A to skomplikowane. Może po prostu do nich wpadniesz. Nadrobić zaległości z Lukasem. Ach, sam nie wiem. Jakiś czas temu nasze drogi się rozeszły. Ja utknąłem przy showdown, jego wciągnęło to nocne gówno. To czemu ciągle o niego pytasz? No wiesz, był moim kumplem i nie poznałem lepszego kierowcy poza jego tatą. Jak dla mnie się marnuje, kisi się w tym swoim warsztacie. Jest dobrym mechanikiem. Dobra, pomóż mi przetestować trasy, a dam mu wysokiej jakości zawieszenie, które zamontuję w tej twojej furze. A? Ciekawe, jakie to będzie zawieszenie. Na pewno nie ma lepszego. A może jakieś unikalne będzie? Zobaczymy. Trzeba będzie się na noc wybrać i tam pofarmić trochę z tych obław, no nie? Prawie sobie furzysko. Jak go wyprzedzę, to będzie szybciej jechał?
No Golfa nie dogonisz? Tutaj jeszcze powinien filtr powietrza wystawać z tej lampy, co jej nie ma, nie? Co jest odmontowana. To już by był fajny złomek. No i zobaczmy, co tam będą od nas chcieli. Myślicie, że dam radę? Kurde, Golf nie da rady? No to patrz. To zrobił RX-7 na offroad, kurde. Nie, no to nie jest offroad, to jest showdown po prostu. Okej, a co ja mam tu robić? Showdown to mi się kojarzy raczej z jakimś takim miksem jak Speedcross w Paybacku, nie? Jo, piórnicze. Nie no, buta teraz niezłego ma z tym nitrem jeszcze. Jo, ale dobry jest. To ja nie wiem, czemu oni mi kazali tutaj wziąć samochód offroadowy, chyba że się spojrzałem. Wydaje mi się, że offroad. Masz to w kieszeni, no co? Teraz ich zacznę dublować. No ja bym sobie, jakbym wiedział, że tutaj będzie cały czas asfalt, to bym sobie McLarena wziął. McLarenem to by tu jeszcze szybciej poszło. No i by trochę driftował tym Golfem, to jednak... Powiem wam, że na tych oponach naprawdę nie da się driftować. Jest aż ciekawe. Tak na marginesie jest... Oczywiście, że da. Prawie ich zdublowałem, no kawałek... A, może jednego uda się zdublować jeszcze. Tutaj mam w tym Golfie takie odnowienie nitro, nie? I to odnowienie nitro odnawia mi nitro, ale wszystkie butle od razu. Także jakbym teraz sobie wykorzystał do końca, no to bym sobie odnowił, gdybym jeszcze miał, bo zużyłem przed chwilą. Sobie bym odnowił i bym miał już wszystkie butle z powrotem, nie? Ostatnie 500 metra. Proszę bardzo. Mówiliście w ogóle, żebym udostępnił malowanie do M3 GTR. Udostępnię wam, żebyście mogli sobie zainstalować w swoich autach. Zaraz jak wskoczę do garażu, na spokojnie. Za to będzie tutaj mało kasy. 39, no w sumie nie aż tak źle. Trochę boli mnie, że te boty mają takie niskie staty. Wolałbym, żeby troszeczkę lepiej byli potunigowani, ale z drugiej strony, jakby byli lepsi, to bym z kolei narzekał, że nie da się ich pokonać. Pewnie, znając siebie. No dobra, to sobie zrobiliśmy. Tutaj mamy jeszcze jedną misję fabularną. Kurde, kasy się mnoży, ale już w sumie dużo też hajsu wydałem na ulepszania samochodów, na nowe samochody, na McLarena przecież, na tego Golfa. Też przecież dużo kasu poszło. No to wypadałoby sobie coś potuningować. Tutaj niedaleko mamy garażyk. No to zerknijmy do niego. Udostępnię wam jeszcze ten tuning. No to moje malowanie z BMW, bo tam mnie prosiliście, żebym je dał. Niektórym się tam podobało, to je wam udostępnię. Wchodzimy do garażu. No i kochani, jak będziecie chcieli sobie użyć tego malowanka, ja je trochę tam ulepszyłem. Jak będę je aktualizował, to wam podrzucę, nie? No, udostępnię tutaj pyk. No i proszę bardzo, udostępniono winyl, jakbyście chcieli sobie... Ja nie wiem, jak on jest podpisany. O! Tutaj ktoś pobrał 17 razy to stare moje malowanko. Proszę bardzo. 17 razy, pozostałe chyba nikt. Ja wiem, że najbardziej wam się chyba podoba ten napis z tyłu, co? Finansowany z 500+. Nie no, świetna jest ta BMW. Szkoda, że nie mogłem wziąć tych takich fel, które były w Most Wanted, ale i tak lubię ten samochód. Z tego co patrzyłem, to nie wszystkie samochody mają te takie iskry z układu wydechowego. Z tego co mi pisaliście w komentarzach, to tylko samochody te takie egzotyczne mają takie fajne iskry podczas dodawania gazu, nie? Już sobie tam ustaliliśmy, zobaczcie. Ten ma na przykład takie iskierki. Jest to chyba trochę mocniej stuningowany od BMW. Może to coś daje? Nie wiem, spróbujmy. Zobaczcie, tu mam wszystko na Elita Plus. Turbo chyba nie ma lepszego, nie? Także nie wiem. I on nie robi tych iskier takich z układu wydechowego. Ale i tak jest świetny, kurde. Silnika nie wymienię w nim, nie ma szans.
trochę słabszy jest od McLarena, no może jakby zrobił swapa tego silnika i lepszy silnik ulepszył, to może ta BMW by była na takim poziomie jak McLaren, ale to co robi McLaren na drogach, jak skręca, jeszcze sobie potestujemy inne samochody, bo możliwe, że są jeszcze jakieś tam szybsze, nie? No ale i tak bardzo, bardzo mi się podoba. Właśnie, ja jeszcze tego Merca mam, może bym go opchnął, bo teraz mało nim jeżdżę. Był nawet całkiem fajny. Też tam ładnie brzmiał, on chyba też nie miał jakichś tam ciekawych swapów. Ale zobaczcie, to niby też taki egzotyk jest, nie? I nie ma tych... Nie ma tych takich iskier z kół. Ej, podoba mi się bez malowania, on jest taki Batmobil, kurde, jest taki skrytobójca, nie? Tu chyba mam nawet bardzo słabe części w nim. Nie, nie zmieniaj auta! Wracaj do tego. Może gdybym, może właśnie gdybym wziął tego GTR-a Mercedesa, to jemu by tam buchało, nie? Mogę sobie części powymieniać, bo mam elitarny w ekwipunku nawet, nie? No dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Pamiętajcie, zostawcie lajkacza i subacza, dzwonkacza. I do zobaczenia w następnym odcinku z Need for Speed'a, ale także z Forza Horizon i z innych gier wyścigowych, czy z ETS-a. Zapraszam was, trzymajcie się, hejka!